razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej. No chuj cię to obchodzi. No. Dzień dobry, z strony koła Lidl do pani. Są czy polony z inne chuje? Robimy to. Najważniejszy domownik, który najwięcej sra w tym domu i jest najsłodszy, to jest Mika. Zostówko. Do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Czerek, mamy dzień mojej, tak? Już idę! Witam w dzień imprezy urodzinowej. Dostałam już pierwsze prezenty od mojej rodzinki i płakałam się bardzo, ale to może innym razem. I pora przedstawić wam Ewelinkę. Zajebisty już czas. Cześć. My jesteśmy w trakcie szykowania się na imprezę. Jest dopiero 11, impreza jest na 18.30, także nie oceniajcie. I tyle. Kamil jeszcze jest w miarę żywy, Adrian jednak postanowił, że on się nie budzi. Tam wisi moja sukienka. Mam połamane paznokcie. Nie. Tak. Jest sytuacja jaka jest, ale damy radę. Damy radę. Nie poddajemy się. Siema widzowie. Cześć skarbie. Widzicie, kogo kocha mocniej? Zobaczmy. Wow, cześć skarbie. Kochasz mnie? Biorę te gnomy i idziemy robić przekąski na moją osiemmachę. Idziesz? Ja idę spać. No nie! Potrzebuję drzem. Oszalałeś. Nie, mi się jeszcze w tym brzuchu nie ułożyło. Idziesz mi pomóc? Czy wolisz zostać, bo się źle czujesz? Nie wiem, muszę zobaczyć jak wolisz wstanę. Wolisz pomóc, nie? To jest oszczone. Już jest wytarte. No i chuj. Tak. Tak. Nie. Masakra. Jest generalnie trochę syf, nie? Sorry, ale... Dzień moich urodzin. Narodziny najjaśniejszej gwiazdy. Poruczałam się fest. I co jest tam jeszcze? Kwiatki i kolczyki. I cannot wait, what's gonna be next. Jak się ten dzień potoczy, to się zobaczy. Dobranoc! I teraz w sumie mogę wam wstawić... To, co mam z dekorowania sali z wczoraj. Wow. To jest w ogóle, jesteśmy w... Ale się zdradziłam. Co w ogóle... W ogóle jesteśmy w... Tak, cięcie. Jesteśmy w moim domu rodzinnym. Także pokój Lucky 12. Troszkę inaczej już wygląda, ale jest. I co? Idę robić, bo to są mi panelenie. Tak, ja właśnie zasuwam do domku. I... Plan jest taki, że się zmienił bardzo. Dzisiaj generalnie już idziemy do mojego domu rodzinnego dekorować salę i generalnie wszystko. Can't wait, ale taki mały minus mojego brata, że bardzo lubi zmieniać plany na ostatnią. Właśnie tak było też dziś. Ja sobie siedzę z kulturami w szkole, słyszę, że mam dosłownie 20 minut na ogarnięcie wszystkiego, co chciałam. I już lecimy, żeby odmienić korki. Pewnie tak się przedłuży. Jestem ciekawa, czy chłopacy zrobili to, co ich poprosiłam. I tyle. Zabieramy sobie Mikę, a ja w domu mam 4 koty i 2 duże psy, także może być zabawnie. I tyle. Witam kochani, jesteśmy już na sali, już praktycznie wszystko jest zrobione. Pozwólcie, że wam troszkę pokażę. Tu mamy taką girlandę do łazienek i wchodzimy na salę. I tu się wszystko jeszcze tworzy. Tu będzie bufet, tutaj oczywiście stoły, ta girlanda będzie szła gdzieś tam. Tu jeszcze będą balony, tu będą balony, tutaj mamy ściankę. No jest pięknie, jest jak w bajce, mamy oczywiście też takie tego. O, proszę bardzo, na parkiecik.
No, oczywiście mikrofon, tutaj będzie puszczony film na drzwiach, także jest bosko. I jeszcze jedno. Zobaczcie, jaki bogaty stół. Oczywiście moje miejsce będzie z szarfą, także jest pięknie. Tak. Przejdziemy sobie teraz do filmików już z mojej osiemnastki, bo więcej z przygotowań nie ma. Nie wstawię tego też za dużo, bo jednak chcę, żeby to zostało bardziej prywatne, ale zapraszam was na obejrzenie troszkę. Siema, z tej strony klasowy, kurwa klasowy, domowy klaun. Wszystkiego najlepszego, Aniu. Hej, chciałbym życzyć ci dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń. Żebyś miała własnego konia i bardzo cię kocham. Droga Aniu, z okazji twoich 18 urodzin chciałabym życzyć ci wszystkiego, co najlepsze w życiu. Spełnienia marzeń, dużo miłości, radości z życia, żebyś zawsze była pozytywnie nastawiona, uśmiechnięta i pozostawała sobą, bo to w życiu jest najważniejsze. Jestem maksymalnie wdzięczna za to, że cię poznałam i mam nadzieję, że ta osiemnastka będzie taką osiemnastką, jaką sobie wymarzyłaś. Fryteczka?